Mariusz Walter, jeden z twórców telewizji TVN, w ubiegłym roku ostatecznie rozstał się ze stacją. Jest dumny z pozycji, jaką zbudowała jego telewizja, ale jak sam przyznaje, w swoim domu w Konstancinie ogląda przede wszystkim TVN24. Całe życie Mariusza Waltera podporządkowane było pracy w mediach. Studia ukończył na Politechnice Gliwickiej, a pierwsze kroki w branży stawiał w studenckim radiowęźle. Następnie pracował w Radiu Katowice, a od 1963 roku pełnił funkcję dziennikarza sportowego w oddziale Telewizji Polskiej w Katowicach. 9 lat później rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej w Warszawie w redakcji publicystyki. Walter był redaktorem naczelnym specjalnie dla niego utworzonej redakcji Studio 2. Był to pierwszy wielogodzinny blok programowy w historii polskiej telewizji. Program był bardzo popularny, głównie ze względu na nowoczesny charakter, prezentowane filmy, audycje i materiały. Nadawany był w wolne soboty, a po znakomicie przyjętym pierwszym wydaniu został przeniesiony do programu pierwszego. W latach 1967-1983 Walter należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gdy wybuchł stan wojenny, odszedł z TVP. Przygodę z biznesem rozpoczął w 1984 roku, kiedy to wraz z nieżyjącym już Janem Weichertem założył spółkę ITI Holding. Początkowo zajmowała się ona importem i eksportem sprzętu elektronicznego Hitachi, prowadzeniem agencji reklamowej oraz dystrybucją filmów kinowych i na kasetach wideo. Rok później grupa ITI rozszerzyła swą działalność o branżę spożywczą, zajmując się produkcją chipsów oraz polepszaczy do pieczywa. W 1996 roku ITI utworzyła joint venture z UCI, otwierając w 1998 roku w Poznaniu działający pod nazwą Multikino pierwszy w Polsce multiplex. Dziś ogólnopolska sieć liczy już 28 kin. W 1997 roku Walter założył telewizję TVN, a po 4 latach doprowadził do powstania pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej całodobowego kanału informacyjnego TVN24. W kwietniu 2004 roku grupa ITI nabyła akcję czołowego polskiego klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Walter, jako wierny kibic piłki nożnej, liczył na stworzenie zespołu, który będzie zdobywał Mistrzostwa Polski. W czasie zarządzania zespołem dochodziło jednak do wybuchu wielu konfliktów pomiędzy kibicami a samym Walterem. Mimo wielu nieprzyjemności, jakie spotkały biznesmena podczas spotkań jego drużyny, nie rezygnował z kierowania zespołem. Dopiero w maju 2012 roku Mariusz Walter, po 6 latach z rzędu, których Legia nie zdobyła mistrzostwa, zrezygnował ze stanowiska szefa Rady Nadzorczej Legii Warszawa. Dla spółki TVN ostatnie lata na warszawskim parkiecie nie były udane. Przed kryzysem akcje TVN w styczniu 2007 roku wyceniane były na ponad 25 zł. Obecnie ich wartość spadła do poziomu poniżej 10 zł. 15 marca spółka wypadła z indeksu WIG20 i jest notowana na MWIG40. Mariusz Walter w ostatnich latach systematycznie wycofywał się z prowadzenia biznesu i coraz większą władzę w swoich spółkach oddawał synowi, Piotrowi Walterowi. Od tego roku 76-letni Walter pełni funkcję honorowego prezydenta grupy ITI. W 2012 roku tygodnik Wprost umieścił go na 33. miejscu na liście 100 najbogatszych Polaków z majątkiem wycenianym na 750 milionów złotych.